Coraz bliżej budowy nowego osiedla przy największym parkowym terenie zielonym w metropolii. Radni z Chorzowa zgodzili się, by firma Atal skorzystała z tak zwanej ustawy Lex Developer i tym samym zbudowała bloki przy Parku Śląskim. Teraz przyjętą uchwałę prześwietli wojewoda. Przede wszystkim czekamy na tę uchwałę Rady Miasta i będziemy ją sprawdzać pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli rzeczywiście one będą zgodne, no to tutaj wojewoda nie będzie miał żadnych możliwości działania, ale jeżeli się okaże, że jest ona niezgodna, no to wówczas będziemy zwracać się do Rady Miasta o naprawę tejże uchwały. Lub jej unieważnienie, na co najbardziej liczą społecznicy walczący o to, by osiedle przy Parku Chorzowskim nie powstało. W głosowaniu w sprawie budowy osiedla wzięli udział wszyscy radni. 13 było za przyjęciem uchwały, 6 przeciw i tyle samo wstrzymało się od głosu. Uważam, że to jest teren najbliższej tutaj okolicy Parku Śląskiego. No nie powinien on jednak być w taki sposób zabudowany. Tym bardziej mam obawę, że jeżeli tutaj byłaby zgoda na tą inwestycję, głosowałbym za, to po prostu byłby to jakiś precedens i po prostu można powiedzieć jakaś machina by ruszyła w stosunku do kolejnych terenów i przez w ciągu kilku lat po prostu duży teren ten w najbliższej okolicy parku byłby zabudowany. Mieliśmy do wyboru, albo mamy nowych mieszkańców, nowych podatników i teren, który jest naprawdę w tej chwili zdegradowany, przywracamy mu troszkę nowej świeżej jakości. Czy zgadzamy się na to, żeby powstały tam po prostu biura i będą tam tylko przyjezdni goście w naszym mieście, a nie będą to nasi mieszkańcy? Jednak Chorzów w ostatnim czasie na brak inwestycji narzekać nie powinien, bo wokół ścisłego centrum powstaje już wiele nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Urząd sprawy jak na razie nie komentuje, ale za to z decyzji radnych cieszy się deweloper, czyli firma Atal, która jest właścicielem terenu w okolicach ulicy Bytkowskiej. W oparciu o nasze ponad 30-letnie doświadczenie, kompetencje i wiedzę deweloperską opracowaliśmy koncept nowoczesnego osiedla, które bardzo dobrze wkomponowuje się w parkowe sąsiedztwo. Z 43% do 64% zwiększy się także powierzchnia biologicznie czynna na terenie opracowania, który obecnie w 57% jest zabetonowany. Z obrotu spraw nie są zadowoleni aktywiści, którzy zdziwili się wynikiem wczorajszego głosowania w Radzie Miasta Chorzowa i jak przekonują radni, w ogóle nie wzięli pod uwagę uwag związanych m.in. z zapisami ustawy, które na piśmie im wcześniej przedstawili. Jedna z nich dotyczyła przystanków autobusowych przy ulicy Bytkowskiej, które miałyby w przyszłości obsługiwać mieszkańców nowego osiedla. Przystanek i ta zajezdnia leży w Katowicach i zostały te przystanki jeden i drugi powołane przez Radę Miasta Katowice. Ta sytuacja wyklucza możliwość skorzystania z Lex Developer, ponieważ przystanki, które obsługują inwestycje, muszą znajdować się do 500 metrów na terenie gminy, na której jest inwestycja. Teren, gdzie kiedyś znajdowały się hale MTK, firma Atal kupiła w 2016 roku. Urzędnicy nie zakładali wtedy budowy w tym miejscu osiedla mieszkaniowego. Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia Nasz Park mogło to mieć wpływ na cenę. Metr kwadratowy tej działki kosztował 186 zł. To jest cena działek nieuzbrojonych, a nie działek mieszkaniowych w samym centrum, we wspaniałej lokalizacji. I najważniejsze jest to, że te wszystkie uchwały Rady Miasta Chorzów są prawem miejscowym i one będą musiały obowiązywać przez kolejne dziesiątki lat. Jeśli oczywiście pozwoli na to wojewoda. Jest wniosek o aresztowanie w sprawie wybuchu budynku przy ulicy Bednoża w Katowicach. Sąd ma zdecydować o aresztowaniu mężczyzny, któremu prokuratura zarzuca doprowadzenie do wybuchu. Zginęły w nim dwie kobiety. Mężczyzna był mężem jednej z nich, a ojcem drugiej. W wybuchu został ranny. 75-letni Edward D. był przesłuchiwany w prokuraturze. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, mężczyźnie przedstawiono zarzut sprowadzania bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji gazu ziemnego w budynku, a także doprowadzenie do tej eksplozji. Do wybuchu w budynku parafii ewangelickiej Augsburskiej doszło 27 stycznia. Siła eksplozji gazu była tak duża, że budynek został całkowicie zniszczony. Dużym uszkodzeniom uległy również sąsiadujące budynki. W budynku mieszkało 7 osób, 2 zginęły, a 3 zostały ranne. 15 marca w Sosnowcu rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu in vitro. Pary, które są zainteresowane uczestnictwem, mogą zgłaszać się do klinik, które przystąpiły do programu. Tylko w tym roku Sosnowiec wyda na ten cel 200 tysięcy złotych. W ramach całego programu, który rozpoczął się w 2021 roku i potrwa do 2024 roku, będzie to 800 tysięcy złotych. W tym roku 40 par kolejnych, bo w sumie całość tego programu obejmuje 160 par.
z takich jakby informacji też dla nas najważniejszych, w sumie do tej pory urodziło się 35 dzieci z tego programu naszego miejskiego. Ponadto 4 kobiety są jeszcze w ciąży. Nabór z kolei zakończył się w lutym w Częstochowie. W tym mieście in vitro jest dofinansowywane od 11 lat. W poprzednich latach było też bardzo duże zainteresowanie. W ubiegłym roku 44 wnioski zostały złożone, a jeszcze wcześniej, 2 lata temu, 65 wniosków. No i zwykle, jak to jest przy takich kwestiach formalnych, czasami ktoś się wycofuje, to że 40 par mogło skorzystać z tego dofinansowania z naszego programu zdrowotnego. W tym roku jest mniej wniosków, 29 wniosków wpłynęło. Jednak nie wszystkie miasta decydują się na dofinansowywanie in vitro. Dla par, w których miejscach zamieszkania nie ma takich programów, jest dobra wiadomość. Wkrótce ruszy program wojewódzki. Na ten cel województwo śląskie wyda 20 milionów złotych przez 4 lata. W tej chwili jesteśmy na etapie opiniowania projektu polityki zdrowotnej pod nazwą dofinansowanie metody in vitro, czyli leczenia niepłodności dla par, które starają się o potomstwo. Jest to projekt, który będzie rozłożony na lata 2023-2026. W tej chwili mamy zabezpieczone 5 milionów złotych na ten rok. Na razie nie wiadomo, kiedy program się rozpocznie, ale jest duża szansa, że będzie to jeszcze przed wakacjami. Jeżdżą wolniej, bo zachowują większą kulturę na drodze i są bardziej odpowiedzialne. Tak wynika z opublikowanego przez Instytut Transportu Samochodowego raportu dotyczącego kierowania samochodami przez kobiety. W 2022 roku kobiety kierujące samochodami osobowymi spowodowały nieco ponad 23% wypadków, zaś panowie ponad 72%. 6 lat temu kobiety były odpowiedzialne za co czwarty wypadek drogowy w Polsce, zaś obecnie powodują ich 3 razy mniej niż mężczyźni. Warto jednocześnie podkreślić, że nie tylko mężczyźni jeżdżą niebezpiecznie, ponieważ taki męski styl prowadzenia, który u jednych charakteryzuje się wysoką brawurą, podejmują także zwłaszcza młode kobiety. Badania potwierdzają, że dzięki wyższemu poziomowi estrogenu, który gwarantuje lepsze funkcjonowanie czołowych płatów mózgu, kobiety wypadają lepiej w testach pamięci przestrzennej, koncentracji, podzielności uwagi i znajomości przepisów. Sprawia to, że jeżdżą ostrożnie i częściej stosują się do kodeksu drogowego. Wynika pewno z innego kształtowania się kobiety wtedy, kiedy jest dziewczynką. Zupełnie inne akcesoria ją otaczają. Świat męski jest troszeczkę inny. To jest proca, to jest jakaś szabla, jakieś walki na podwórku, uczenie się, przepychania, wygrywania. U kobiet tego nie ma. One raczej robią to w bardziej delikatny sposób. Kobiety zachowują też większy spokój w sytuacji zdarzenia drogowego na drodze niż mężczyźni, którzy mają tendencję do działania pod wpływem impulsu i agresji oraz rzadziej siadają za kierownicę po alkoholu. Legendarny kosmiczny mecz z aniołami już w sobotę w katowickim Spodku, a do rywalizacji staną znani i lubiani, m.in. Ewelina Lisowska, Joanna Jędrzejczyk, Jerzy Dudek czy Mariusz Kałamaga. Gwiazdy zagrają w koszykówkę i siatkówkę, więc szykuje się takie prawdziwe, rodzinne show. Nie wszystkie nasze gwiazdy świetnie grają w te dwa sporty, ale wszystkie gwarantują to, że właśnie będzie show, będzie wielka impreza. W przerwie zagra zespół Piersi, więc mam nadzieję, że Spodek się wypełni i że będą się Państwo świetnie bawić. Ale nie tylko o zabawę chodzi, a o pomaganie. Każdy bilet to cegiełka, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom, podopiecznym Domu Aniołów Stróżów. W pomoc włączyła się także telewizja TVS, bo podczas meczu siatkówki na parkiecie zagra nasza gwiazda Nina Nocoń. Jako że telewizja TVS i fundacja TVS pomaganie, można powiedzieć, ma w DNA, my się bardzo chętnie włączamy w takie inicjatywy. Zresztą legendarny kosmiczny mecz faktycznie jest już legendą i tak jak powiedziałeś, Spodek jutro odleci, tak jak za każdym razem podczas każdej edycji, obojętnie gdzie by ona nie była. Legendarny kosmiczny mecz rozpocznie się o godzinie 17:00.